Dzień dobry, Petros Psylos. Drodzy Państwo, znam wiele osób, które boją się założyć własny biznes, twierdząc, że wszystko już zostało wymyślone i wyprodukowane i nie ma szansy na odniesienie sukcesu. No, nic bardziej błędnego. W programie udowodnimy dziś Państwu, że nie trzeba tworzyć przełomowych wynalazków, aby nazwać się innowacyjnym. Wystarczy przecież udoskonalić to, co już jest i to, co dobrze znamy. Strategia Czerwonego Oceanu to właśnie to, o czym mówiłem na samym początku. Wejście na rynek produktów i usług, które już istnieją. Dziś pokażę dwa wynalazki, które moim zdaniem są lepszą wersją już istniejących przedmiotów. No to zaczynamy. Dobrze znane powiedzenie głosi, że nie warto wymyślać koła na nowo. Zdecydowanie nie brał tego pod uwagę pan Krzysztof Cudzich z Bukowiny Tatrzańskiej, który skonstruował jedyną na świecie przyczepkę, która zamiast dwóch czy trzech ma tylko jedno koło. Jest zgrabnym przedłużeniem roweru, zajmuje zdecydowanie mniej miejsca, a podczas długich tras bywa jednocześnie zapasowym kołem dla naszego jednośladu. Ktoś może pomyśleć, po co tworzyć taki projekt? Tymczasem przyczepka ma już swój patent. Polak przemierzył z nią dwie pustynie australijskie, a dzięki pomocy funduszy europejskich jej konstruktor już liczy zyski ze sprzedaży. Petros Psylos rozmawia z wynalazcą przyczepki Krzysztofem Cudzichem. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do naszego programu i przyjechał ze swoim wynalazkiem, który wygląda niepozornie, ale rozwiązuje wiele problemów. To jest przyczepka rowerowa, ale bardzo nietypowa. Różni się od znanych przyczepek na rynku kilkoma ważnymi rzeczami, a przede wszystkim spełnia oprócz funkcji transportowej również funkcję zapasowego koła. Jak widać, koło w przyczepce jest podobnej wielkości jak w rowerze. Tu akurat jest zastosowane troszkę większe, ale każdy sobie może wybrać takie koło, jakie ma w rowerze. Wybieramy się w podróż na przykład i chcemy zamontować jakieś bagaże. No, na plecach ciężko wozić. Dlatego możemy sobie kupić taką przyczepkę, zamontować do zwykłego roweru i do tej przyczepki przymontować te bagaże. Zgadza się. Tradycyjnie podróżnicy sobie montują sakwy na rowerze, natomiast ci, którzy udają się wyprawy dużo dłuższe, potrzebują tego bagażu więcej. Rozwiązaniem jest dla nich przyczepka. Ta przyczepka również odciąża rower, który obciążony tutaj sakwami ułożonymi za rowerzystą, nie zdaje egzaminu, zwłaszcza no na przykład w jeździe po piasku. Trzecie koło rozkłada równomiernie ciężar. Rower się nie zakopuje dzięki oczywiście temu. A najważniejsza rzecz, że jak nam na przykład to koło się albo przednie zepsuje, to możemy sobie wyjąć koło z przyczepki i zamienić z uszkodzonym. Można jak najbardziej. Pytanie brzmi, co wtedy z bagażem? Już odpowiadam, bo takie przypadki już miały miejsce wielokrotnie. Jeżeli koło jest uszkodzone i przełożymy uszkodzone koło do przyczepki, z łatwością ono uciągnie ten bagaż. Dojeżdżamy do najbliższego miejsca, gdzie jest cywilizacja, kupujemy koło, jesteśmy wtedy uratowani. Łatwość wypinania jest... O, proszę bardzo, zademonstruję. Nawet narzędzi do tego nie trzeba żadnych narzędzi. Mogę spróbować? Ja przytrzymam rower. Faktycznie jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tej przyczepki, ale to nie jest trudne. Waszą przyczepkę kupują ludzie z całego świata. Gdzie ona miała zastosowanie do tej pory? No praktycznie na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, chociaż już jest podróżnik, który się przymierza do takiej wyprawy. Nasza przyczepka jeździ już w 72 krajach na świecie, natomiast odbyła już spektakularne wyprawy. Przemierzyła pustynie australijskie, Afrykę wzdłuż i wszerz. Nawet była na wulkanie Aconcagua powyżej 6000 metrów, gdzie oczywiście nie została wniesiona, tylko wjechała za rowerem. Panie Krzysztofie, zastanawia mnie to, czy nie bał się Pan, wchodząc na rynek, który w końcu jest zapełniony wieloma podobnymi rozwiązaniami, wieloma przyczepkami. Nie, dlatego że wbrew pozorom tych modeli na świecie nie jest zbyt wiele i również firm, które je produkują, natomiast nasza bezwzględnie się wyróżnia. Zastanawia mnie, czy fakt, że pochodzi Pan z Bukowiny, wpłynął na to, że ten wynalazek powstał. No myślę, że tak, dlatego że w górach trzeba podjeżdżać, zjeżdżać, no właśnie, więc duże znaczenie ma waga przyczepki. Otóż ta przyczepka waży bardzo niewiele, więc mogło to mieć znaczenie, tym bardziej, że górale mają gen innowacyjności i przedsiębiorczości już od wieków. Opowiem
małą anegdotkę. W Australii odnaleziono najstarszy bumerang na świecie, jak się wydawało, który ma 10 tysięcy lat. Otóż w Bukowinie Taczańskiej w jaskini obłazowej znaleziono bumerang, który ma 30 tysięcy lat, więc wynaleziono bumerang w górach. Warto pamiętać, że fundusze europejskie są między innymi dla tak odważnych wynalazców. W programie Geny Innowacyjności powtarzamy, że fundusze europejskie są dla osób z najdalszych zakątków Polski, nawet z Bukowiny Tatrzańskiej. No zgadza się. Bardzo nam pomogły w fakcie tworzenia nowego modelu, który jest już modelem trzeciej generacji, bo nie ukrywam, no my nie musimy się znać na wszystkim. Dlatego korzystając z funduszy skorzystaliśmy z pomocy fachowców, którzy pomogli dopracować cały projekt od designu począwszy aż po niektóre elementy konstrukcyjne. Chciałbym jeszcze przed końcem naszej rozmowy przetestować. Mogę? Bardzo proszę. Nigdy, raczej może nie nigdy, nigdy nie jeździłem z taką przyczepką na rowerze. Ostatnio jeździłem rok temu. Nie wiem, czy się nie odłuczyłem. Kiedyś trzeba spróbować. Także widzą Państwo, Polacy mają gen innowacyjności, szczególnie w Bukowinie Tatrzańskiej. Teraz spróbuję kawałek odjechać. Do zobaczenia! Projekty prezentowane w tym odcinku są realizowane w ramach programów regionalnych. Przedsiębiorcy z całej Polski mogą korzystać z szerokiej oferty konkursów o dofinansowanie projektów. Dzięki wsparciu funduszy europejskich można inwestować m.in. w badania, rozwój i innowacje. Projekty B+R – rozwijanie aktywności międzynarodowej małych i średnich przedsiębiorstw. To przykłady. Innowacyjne inwestycje w firmach wspierają również programy krajowe. Wystarczy dobry pomysł, chęć rozwoju i proinnowacyjne podejście do rozwijania biznesu. Aktualne informacje o konkursach są dostępne na stronach internetowych poszczególnych programów regionalnych i krajowych, na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w punktach informacyjnych funduszy europejskich na terenie całego kraju. Pozostajemy w świecie funduszy europejskich, by poznać twórców niezwykłych mebli o nazwie Health to Office. Te niepozorne drewniane konstrukcje pozwalają stworzyć optymalny komfort pracy osobom spędzającym długie godziny przy biurku lub osobom z niepełnosprawnościami. Meble posiadają własną aplikację, która pozwala na regulację wysokości biurka za pomocą komputera. Proponuje odpowiednią wysokość blatu, czy przypomina o konieczności zmiany pozycji w trakcie pracy. A to jeszcze nie wszystko. O szczegółach z Petrosem Psylosem rozmawiają prezes firmy Tobo, Bożena Datczuk, oraz projektantka firmy Dorota Ignatowicz. Skąd pomysł na takie meble, które pomagają na przykład programistom, którzy siedzą długie godziny przed komputerem, korzystając z biurka? Pomysł tak, myślę, że się narodził trochę też prozaicznie, bo ja już sama zaczynam cierpieć na bóle kręgosłupa i tak pomyślałam, że fajnie było stworzyć taki system uniwersalny mebli, który właśnie z jednej strony dba o nasz kręgosłup, wymusza tą pozycję nie tylko siedzącą, ale stojącą, ale z drugiej strony no, chcieliśmy również te meble zaprojektować właśnie dla osób poruszających się na wózkach, gdyż no, w tym momencie, kiedy tak naprawdę jest tak mało ludzi do pracy i mamy ten problem właśnie z poszukiwaniem nowych pracowników, a wiemy, że osób niepełnosprawnych jest w Polsce, tak się szacuje, że około 5 milionów, z czego tak naprawdę tylko 17% jest ludzi pracujących. Więc jest to ogromny potencjał, bo często są to ludzie zdolni, inteligentni, którzy gdzieś tam są zamknięci w domach, a mogliby tak naprawdę przyjść do pracy i pracować przy takim nowoczesnym właśnie biurku. W maksymalnym uproszczeniu, jak działa ta aplikacja? Bo mam biurko, zamówiłem wasze biurko, stawiam sobie w pokoju i co dalej? Przy pierwszym uruchomieniu i logowaniu aplikacja zadaje nam taki szereg pytań. Po pierwsze, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, czy jesteśmy osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim i musimy też określić przedział wzrostu, który jest dla nas odpowiedni. Na podstawie wprowadzonych danych antropometrycznych w aplikacji ona wybiera nam odpowiednią wysokość pozycji siedzącej i stojącej. Oczywiście to możemy na bieżąco modyfikować, bo każdy ma też różne proporcje ciała. Czyli niejako komputer podpowiada, jak ergonomicznie siedzieć przed biurkiem, tak, jak korzystać z biurka. Tak, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Większość biurek takich standardowych ma wysokość 74 cm, co nie jest odpowiednie dla każdego człowieka, właściwie mało dla której osoby. A można dostosować to biurko do mnie? Tak, tak na próbę? Zapraszam. Chodź. Dobra, aplikację mamy uruchomioną.
Możemy tu zawsze w ustawieniach konta zmienić te dane, które... No tak, mężczyznę tak. wprowadziłaś, no oczywiście. Zgadza się. Ten wzrost 1,82 m. To jest siedząca pozycja, tak? Tak. Czyli odpowiednio niskie krzesło też muszę mieć, żeby na takiej wysokości pracować. Tak, dokładnie to będzie ta wysokość. Aha. Na pozycji siedzącej. Na pozycji stojącej, co będzie łatwiej nam przetestować. Nie jest tak, że mogę dowolne krzesło do tego wykorzystać? Możesz, bo zawsze możesz zedytować te centymetry w górę czy w dół. A to jest pozycja stojąca, tak? Tak, na ale takiej wysokości. Musi być dla ciebie wygodna, możesz mieć ją wyżej, niżej. Tu możesz w każdej chwili edytować to przy kolejnym logowaniu. Nie, to jest logowaniu. Wygodne bardzo. Ale muszę powiedzieć, że... pracuję jako programista. Taka pozycja komputera i stanie przy komputerze podczas programowania jest lepsze niż siedzenie. Fundusze europejskie pomagają wielu przedsiębiorcom z województwa podlaskiego. Jak w waszym przypadku pomogły fundusze europejskie? Myślę, że bardzo. My jesteśmy, myślę, że firmą, która korzysta bardzo często z tych funduszy, z różnego rodzaju dotacji, bo nie tylko z programów regionalnych. Chcę powiedzieć, że właśnie te biurko i cały ten system możemy również promować na targach, na które dostaliśmy dofinansowanie również z programu właśnie, po pierwsze z programu właśnie tutaj regionalnego, ale również projekt Go to Brand z PARP-u. Czyli można powiedzieć, że fundusze europejskie na wielu etapach wspierają opracowania prototypu, wyprodukowania biurka, a później promocji. Tak, jak najbardziej. Która jest bardzo istotna, bo bardzo nikt nie istotna. Kupi nawet najlepszego urządzenia, jeżeli oczywiście. Nie będzie promowany w odpowiedni sposób. Bardzo się cieszę, że to jest kolejny projekt z Białegostoku, z mojego rodzinnego miasta. Jesteście kolejnym dowodem, że rodzi się u nas Podlaska Puszcza Krzemowa. Mam nadzieję, że zainspirowałem Państwa do tworzenia wynalazków użytecznych, a powstałych na bazie już istniejących. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech moc innowacji będzie z Wami.